Hubert Biskupski, dobry wieczór. Witam Państwa serdecznie. Wieczorny Ekspres, czyli mocna dawka najlepszej publicystyki. Witam serdecznie moich gości. Dorota Łoboda, posłanka Koalicja Obywatelska. Dzień dobry. Jarosław. Dzień dobry. Selin, poseł dobry, Prawo i Sprawiedliwość. I na łączeniu Łukasz Osmalak, również poseł Polska 2050. Dzień dobry. Czy się widzimy i słyszymy? Dokładnie tak. Polska 2050, trzecia droga. Dzień dobry wszystkim. I tradycyjna sonda dla naszych czytelników. Pytanie związane z tym, co się wydarzyło wczoraj. Czy Izrael powinien zapłacić za śmierć polskiego wolontariusza? Czy Izrael powinien zapłacić za śmierć polskiego wolontariusza? Pani poseł, jak pani ocenia reakcję polskich władz na ten ostrzał World Central Kitchen i zabicie przez wojska izraelskie 7 obywateli, w tym obywatela polskiego, pana Damiana Sobola? Czy to jest właściwa reakcja? Wczoraj mieliśmy i takie oświadczenie pana prezydenta, i oświadczenie MSZ-u, takie dość enigmatyczne. Dzisiaj stanowisko ministra spraw zagranicznych było już znacznie bardziej ostre, żeby nie powiedzieć ostrzejsze, podobnie Donalda Tuska. Bez wątpienia te wczorajsze oświadczenia były łagodniejsze też z tego powodu, że nie znaliśmy wszystkich szczegółów, a dyplomacja, polityka zagraniczna, wypowiadanie się w zakresie konfliktów, no, jest delikatną materią i tutaj naprawdę trzeba z dużą ostrożnością zabierać głos, zwłaszcza jeżeli nie zna się wszystkich szczegółów. Teraz tych szczegółów jest więcej i, no, i na razie wszystko wskazuje na to, że siły Izraela wiedziały, co ostrzeliwują i że to nie był przypadkowy atak, tylko że był to świadomy atak na konwój humanitarny, w związku z czym tutaj to, że pojawiają się ostrzejsze oceny tej sytuacji, nie może dziwić. No ja ubolewam nad tym, że taka sytuacja miała miejsce, bo zginął polski obywatel, ale przede wszystkim sytuacja, w której w konflikcie wojennym nie przestrzega się żadnych reguł i kiedy ostrzeliwuje się konwoje humanitarne, które niosą pomoc niezależnie której stronie, no jest sytuacją godną potępienia, więc trudno się dziwić, że takie ostrzejsze reakcje się pojawiają. Panie pośle, czy to była zbrodnia wojenna? Mamy do czynienia z wojną trwającą tam od pół roku. Zaczęła się od ataku 7 października przez organizację, którą cały świat zachodu, cały cywilizowany świat uznaje za organizację terrorystyczną, czyli palestyński Hamas. Wiadomo, z jakim zawzięciem i okrucieństwem ten atak został dokonany na terytorium państwa Izrael. I oczywiście nie było żadnych wątpliwości, że Izrael na to odpowie. Odpowiedział inwazją po prostu na Strefę Gazy, czyli miejsca, które było taką wylęgarnią tej organizacji terrorystycznej Hamas. Niestety też, trzeba to jasno powiedzieć, popieraną przez większość Palestyńczyków, bo oni zostali wybrani w drodze demokratycznych wyborów do władzy w tamtym regionie, ta organizacja terrorystyczna. Ale oczywiście też jest tak, że jeśli się już taką odwetową akcję robi i chce się ten problem załatwić, bo Izrael sobie postawił za cel zlikwidowanie po prostu Hamasu, to trzeba to robić w taki sposób, żeby było jak najmniej cierpienia ludności cywilnej. Na pewno nie jest to łatwe w tak zagęszczonym terenie, gdzie na niewielkim terenie mieszka 2 300 000 osób. No, ale trzeba się bardzo starać, żeby jednak ludność cywilna jak najmniej ucierpiała. Niestety cierpi. I taki atak na konwój humanitarny, który zdaje się zgłoszony był, bo coraz więcej faktów na ten temat poznajemy, uzgodniony przejazd z władzami izraelskimi, prawdopodobnie z armią był, a mimo to ten konwój został zaatakowany, to wymaga oczywiście wyjaśnienia, przeprosin, być może też odszkodowania dla tych 7 szlachetnych ludzi, którzy w tak szlachetną działalność się zaangażowali, jaką jest pomoc charytatywna. W różnych miejscach świata ta organizacja taką pomoc czyni. No i wśród nich niestety znalazł się też obywatel polski i on zginął. No, szlachetny chłopak, który rozpoczął swoją działalność charytatywną od pomocy dla Ukraińców uciekających z wojny przez wschodnią granicę Polski, bo on jest z Przemyśla i on miał tam blisko. Ucieka pan od tej odpowiedzi na moje pytanie. Czy to zdaniem pana była
zbrodnia wojenna. Jeżeli by, bo śledztwo jest obiecane przez stronę izraelską, mam nadzieję, że i w dodatku ma być obserwowane przez dopuszczonych obserwatorów międzynarodowych, że to była akcja intencjonalna, że rzeczywiście tak z pełną wiedzą... Tak piszą o tym media izraelskie, tak, w tym m.in. Haaretz. Że z pełną wiedzą na temat tego, kto w tym konwoju jedzie, i że to w żaden sposób armii izraelskiej akurat ten pojazd i ludzie tam w tym pojeździe nie zagrażają, został zaatakowany, to tak, była to zbrodnia wojenna. Tłumaczenia, jakie słyszymy, moim zdaniem są mało, że tak powiem, wiarygodne, czy tłumaczenia uzasadniające ten atak, że ich zdaniem w tym samochodzie znajdował się jeden z terrorystów, czyli ktoś powiązany z Hamasem, bo nie można decydować się na zabijanie jednego terrorysty, wiedząc, że w tym samym samochodzie jest siedmiu szlachetnych ludzi działających w organizacji charytatywnej. Takiej decyzji żaden żołnierz, żaden naciskający na ten przycisk w helikopterze bojowym nie powinien był podejmować. Zwracam się do pana posła Osmalaka, zanim jeszcze przejdziemy do wypowiedzi, w zasadzie już dwóch w tej chwili wypowiedzi pana Jakowa Liwnego, czyli ambasadora Izraela w Polsce. Chciałem zapytać o słowa posła Michała Kobosky, który kilka miesięcy temu komentował ten kuriozalny incydent z udziałem posła Brauna, który gasił świece chanukowe w Sejmie. Nazwał go wtedy terrorystą. Jeżeli poseł Braun gaszący świece chanukowe jest terrorystą, to jak należy określić armii Izraela? Panie redaktorze, no w mojej ocenie bardzo istotne jest to, czy faktycznie ten atak był intencjonalny i czy faktycznie doszło tutaj do pomyłki, czy było to działanie żołnierzy, służb izraelskich, takie działanie z premedytacją bym powiedział. Jeśli chodzi o to, o co pan redaktor zapytał, to znaczy o słowa, które pan przewodniczący Kobosko wypowiedział na temat pana posła Brauna, no ja być może nie posunąłbym się do aż tak jakby jednoznacznej oceny, że był to, jak pan redaktor powiedział, zdaje się, atak terrorystyczny w wykonaniu pana posła Brauna. Samego Natomiast Brauna nazwał terrorystą wtedy. Natomiast no, bez wątpienia był to czyn i pan poseł Braun dopuścił się zachowania skandalicznego i myślę, że co do tego nikt z nas nie ma wątpliwości. Ja w każdym razie nie mam wątpliwości żadnej co do tego, że pan poseł Braun zachował się skandalicznie i ja osobiście określiłbym to bardziej mianem skandalu, aniżeli ataku terrorystycznego. Natomiast to, co wydarzyło się, jeśli chodzi o Izrael, ten atak na konwój, ja powiem szczerze, uważam, że Wojsko Izraelskie jest technologicznie, i to też chyba wszyscy zdajemy sobie z tego sprawę, że jest technologicznie tak bardzo rozwiniętym wojskiem i są technologicznie tak bardzo do przodu, bym kolokwialnie powiedział, że nie wyobrażam sobie, że mogło tutaj dojść do pomyłki, chociaż z drugiej strony mam nadzieję, że to była pomyłka. Jeżeli to nie była pomyłka, jeżeli to było działanie intencjonalne i działanie z premedytacją, to bezdyskusyjnie należy to nazwać zbrodnią wojenną i jest to czyn, który bezdyskusyjnie musi zostać potępiony i bezdyskusyjnie Izrael musi za to zapłacić. Zapłacić pod każdym względem, bo po pierwsze uważam, że należy się rodzinom tych ofiar odszkodowanie w formie takiej wprost, mówiąc finansowej, a po drugie musi za to zapłacić też w jakimś sensie dyplomatycznie Izrael, jeśli chodzi o kontakt z całą resztą świata. No i jeszcze raz powtórzę, jeżeli to było intencjonalne, a niestety wiele wskazuje na tą chwilę na to, że to było intencjonalne, no to tego typu działania i tego typu postępowanie jest nie do zaakceptowania w pełnym tego słowa znaczeniu. Słowa pana ambasadora Jakowa Liwnego pozwolę sobie w całości zacytować ten tweet wczorajszy, który rozgrzał do czerwoności opinię publiczną i polityków. Skrajna prawica i lewica w Polsce oskarżają Izrael o umyślne morderstwo we wczorajszym ataku, wskutek którego śmierć ponieśli członkowie organizacji humanitarnej, w tym obywatel Polski. Wicemarszałek Sejmu i lider Konfederacji Krzysztof Bosak twierdzi, że Izrael popełnia zbrodnie wojenne i terroryzuje organizacje humanitarne, aby zagłodzić Palestyńczyków. To ten sam Bosak, który do dziś nie zgodził się potępić masakry dokonanej przez Hamas,
7 października i którego partyjny kolega, prawicowy ekstremista, zgasił gaśnicą chanukową menorę, którą zapaliliśmy w parlamencie w Warszawie. Wniosek. Antysemici zawsze pozostaną antysemitami, a Izrael pozostanie demokratycznym państwem żydowskim, które walczy o swoje prawo do istnienia. Również dla dobra całego świata zachodniego. Pan ambasador tego tweeta nie skasował. Dzisiaj pojawił się nowy tweet, w którym pisze, że zwrócił się z prośbą o rozmowę z rodziną tego Polaka, który zginął w tym ostrzale, i taką pomoc mu wojewoda podkarpacka obiecała. Jak czytać taką wypowiedź, no bądź co bądź dyplomaty? Znaczy, ta wypowiedź jest bardzo nie na miejscu. Łączenie tego, co wydarzyło się podczas ataku na konwój humanitarny, ze skandalicznym i bandyckim, antysemickim występkiem posła Brauna, no, nie ma miejsca. To my nie rozmawiamy tutaj o antysemityzmie. Czym innym jest antysemityzm, a czym innym jest ocena działań rządu państwa Izrael. Jeżeli potwierdzą się doniesienia mówiące o tym, że rzeczywiście ten atak był intencjonalny, że celowo zaatakowano konwój humanitarny, to na takie działanie jest odpowiedź jedna, potępienie. Takich rzeczy po prostu nie wolno robić. To też sprawia, że inne szlachetne osoby, które angażują się w pomoc humanitarną, będą stopowane lękiem o to, że nie tylko może się przypadkiem, no, na wojnie wiadomo, zawsze może się zdarzyć nieszczęście i tragedia. Natomiast czym innym jest ryzyko związane z tym, że coś się zdarzy, no właśnie nieintencjonalnie, a czym innym jest wjazd do strefy, w której państwo będące w stanie wojny nie respektuje konwojów humanitarnych i atakuje konwoje humanitarne. Tutaj, no, trudno to ostrzej określić, ale bardzo, bardzo nie na miejscu był ten tweet, bo to nie ma nic wspólnego z antysemityzmem. To, co zrobił poseł Braun, to był antysemityzm w czystej postaci i on został jednoznacznie przez wszystkie właściwie ugrupowania w parlamencie, no może z wyjątkiem Konfederacji, potępiony. I tutaj nikt nie tłumaczył posła Brauna w żaden sposób. To, że oceniamy postępowanie państwa Izrael w tym konkretnym przypadku, jakby wiedząc też o tym, że to państwo zostało zaatakowane, o czym też mówił mój przedmówca, przez terrorystów z Hamasu. To my wiemy i tego nie przekreślamy w żaden sposób. Nie mówimy o całej tej sytuacji, tej wojny, tego konfliktu, tylko o tej konkretnej sytuacji, która miała miejsce. Jeśli prawdą jest, że ten atak był intencjonalny, to należy go potępić, to jest zbrodnia wojenna, i porównywanie z wybrykiem skandalicznym posła Brauna nie powinno mieć miejsca. Panie pośle, czy pan Jakub Liwne powinien zostać wydalony z Polski? Czy to byłaby jednak przesadna reakcja? Nasze stosunki z państwem Izrael, czy generalnie ze środowiskami żydowskimi, mówiąc najdelikatniej, do najłatwiejszych nie należą. Tak, ale bym tutaj oddzielał jakieś rozliczenia związane z trudną historią relacji polsko-żydowskich od stosunków międzypaństwowych między Polską a Izraelem. Nawet twierdzę, że te stosunki powinny mieć charakter strategiczny, bo Izrael jest jedynym przedstawicielem naszej cywilizacji, wspólnej cywilizacji świata Zachodu w tamtym trudnym regionie świata. Nie mamy cały czas ambasadora w Izraelu. No tak, to jest pewien problem po naszej stronie, ale oni się jednak na wysłanie ambasadora tutaj zdecydowali po pewnym czasie nieobecności ambasadora po obu stronach. Ja znam ambasadora Liwne osobiście. Jestem też aktywny od wielu lat w polsko-izraelskiej grupie parlamentarnej. I szczerze mówiąc, no ten drugi tweet był właściwy, ale pierwszy był niewłaściwy, dlatego że w sytuacji, kiedy jest po prostu zwykły ból, zginął obywatel Polski, zginął szlachetny człowiek w okolicznościach, które nie powinny się były zdarzyć, nie powinno się takiego tweeta po prostu pisać, powinno się ograniczyć po prostu do przeprosin, do zapewnień o tym, że państwo, które on reprezentuje, w pełni wyjaśni tę sprawę, że zrobi to transparentnie. Właśnie prośba o kontakt z rodziną, żeby móc osobiście te kondolencje złożyć i tak dalej, i tak dalej. Ten drugi tweet dzisiejszy był właściwy. Pierwszy był niewłaściwy. Po co mieszać do tej sprawy jakieś emocjonalne rozgrywki wynikające z pewnych napięć historycznych czy też stereotypów antysemickich również, bo one oczywiście są w każdym społeczeństwie, do tak tragicznej historii. To było niepotrzebne i to był po prostu ambasadorski błąd, można powiedzieć.
powiedzieć. Ale też nie zapominajmy przy tej całej tragedii, którą analizujemy, o tym, że w ogóle tego wszystkiego by nie było. Nie byłoby tego wszystkiego, ani tej wojny, ani tego cierpienia, ani tych ofiar 30 tysięcy w Strefie Gazy, ani śmierci wolontariuszy, gdyby nie atak 7 października ubiegłego roku, bo on oczywiście tę całą wojnę sprowokował. Panie pośle, do posła Osmalaka się zwracam. Jak rozmawiać z państwem Izrael, żeby nie budzić tych demonów antysemityzmu, bo jak sobie spojrzymy na komentarze pod tym wpisem pana ambasadora, to pomijając te, które można określić mianem racjonalnych czy rozgoryczonych, no jest tam wykwit no takiej twórczości, że bałbym się tego przytaczać. No właśnie wydaje mi się, panie redaktorze, że to, czego najbardziej nam brakuje, to taka normalność. Normalność w pełnym tego słowa znaczeniu. To znaczy musimy umieć z jednej strony wprost, a z drugiej strony bardzo rozsądnie nazywać to, co się dzieje. I o ile ja na przykład nie mam żadnych wątpliwości co do tego, że postępowanie pana posła Brauna można uznać za antysemityzm, bo jest to czyn wymierzony wprost jakby przeciwko czemuś, co miało miejsce, a jest związane stricte z religią i z państwem izraelskim, w sensie takim religijnym. O tyle to, o czym mówił pan ambasador, to znaczy stwierdzając, że w momencie, kiedy my jako Polacy protestujemy przeciwko, zresztą nie tylko Polacy, ale protestujemy przeciwko temu atakowi, do którego doszło na konwój humanitarny i mówiąc o tym, że osoby, które protestują są antysemitami czy mają problem generalnie z antysemityzmem, dla mnie tego typu postawa i tego typu określanie, no to jest po prostu absurd. Uważam, że wszyscy tutaj akurat w tym konkretnym momencie, mówiąc wszyscy, mam na myśli głównie pana ambasadora, to znaczy w takich sytuacjach powinniśmy zrobić krok w tył, wziąć głęboki oddech, naprawdę jeszcze raz zastanowić się nad tym, co się wydarzyło, co miało miejsce, w jakich okolicznościach to się wydarzyło i naprawdę tak sprawiedliwie, obiektywnie umieć ocenić sytuację. Ja absolutnie w słowach tutaj pana wicemarszałka Bosaka i w słowach pozostałych polityków, bo tych słów zostało na ten temat napisanych i wypowiedzianych bardzo wiele, nie dostrzegam żadnego aktu i żadnych działań antysemickich. Wręcz przeciwnie, myślę, że to, o czym mówił nawet pan premier Izraela i to, do czego przyznali się dowódcy izraelscy, potwierdzając to, że najprawdopodobniej tam doszło do nieszczęśliwego wypadku czy do jakiegoś błędu, bo takie wypowiedzi słyszałem jeszcze dzisiaj rano ze strony polityków izraelskich, no to tylko i wyłącznie potwierdza, że my mówiąc o tym ataku, o tym morderstwie, o tym barbarzyństwie wręcz, nie występujemy w roli antysemitów, tylko po prostu w jasny i prosty sposób nazywamy to, co faktycznie miało miejsce, to, co się wydarzyło, a doszło po prostu do zamordowania 7 osób, w tym jednego naszego rodaka. Ale panie redaktorze, jednak trochę tutaj skomplikuję sprawę, bo uważam, że sprawa taka prosta nie jest. Mianowicie mówimy, że antyizraelizm nie jest antysemityzmem. Czasami niestety jest. Widzimy to, co się dzieje na przykład w miastach dużych w Europie Zachodniej. Widzimy, co się dzieje w kampusach wśród takiej zlewicowanej raczej młodzieży, która demonstruje propalestyńskie postawy, ale bardzo często to się kończy na przykład atakami na konkretnych Żydów w tych kampusach, na tych ulicach, atakami też na instytucje żydowskie w tych miastach itd., itd. Więc można powiedzieć, że te emocje antyizraelskie, jeżeli powodują atak na konkretnych Żydów tam żyjących, którzy nie są Izraelczykami, to znaczy, że czasem ta koniunkcja jest między postawą antyizraelską a antysemicką, antyżydowską. To hasło najbardziej popularne w czasie tych manifestacji Palestine will be free from the river to the sea. Co to hasło oznacza? Palestyna będzie wolna od rzeki do morza. To znaczy, że wyrzucimy jakoś tych Żydów z tego terenu albo wymordujemy, bo przecież Hamas jak tam wtargnął, to mówił, że właśnie mordujemy wszystkich Żydów, którzy nam się pod rękę nawiną, niezależnie od tego, czy to jest dziecko, czy starzec, czy kobieta, czy mężczyzna, czy żołnierz. Każdy, tylko dlatego, że jest Żydem, tak? Więc to nie jest takie proste. To znaczy czasami jakaś krytyka państwa Izraela jest uprawniona i my ją właśnie dzisiaj uprawiamy, mamy do tego prawo z powodu tego, co się wydarzyło, ale czasami ona przekracza
przekracza pewną granicę, za którą jest już czysty antysemityzm. Bo pod pretekstem krytyki Izraela po prostu atakuje się Żydów, którzy są w wielkich miastach na zachodzie Europy, w Stanach Zjednoczonych i tak dalej, i tak dalej. Ale o tym też wspomniał pan redaktor, mówiąc o wpisach, które się pojawiły pod tweetem ambasadora, że tam oprócz zatroskania, krytyki postawy rządu Izraela w tym konkretnym przypadku, jak rozumiem, pojawiło się morze antysemickich wypowiedzi. I to się niestety tak faktycznie dzieje. Ten antysemityzm gdzieś jednak ciągle jest i czym innym jest to, że właśnie bardzo to trzeba delikatnie rozdzielić i o tym bardzo dobrze pamiętać, że niestety to może być również pretekstem do wywołania antysemickich nastrojów, o które jest niestety dosyć łatwo. I tu możemy mówić i starać się rozdzielać krytykę działania państwa Izrael w tym konkretnym przypadku, ale zawsze pojawią się osoby, nie tylko u nas zresztą w Polsce, które wykorzystają to jako pretekst, czy też jako potwierdzenie swoich antysemickich uprzedzeń. Zmieniamy temat. Pani poseł, kilka dni temu prezydent zawetował ustawę w sprawie tak zwanej tabletki Dzień Po. Dzisiaj Ministerstwo Zdrowia skierowało projekt rozporządzenia w tej sprawie do konsultacji. Ja zapytam, po co było przygotowywać, uchwalać ustawę, wiedząc, że tak naprawdę prezydent ją zawetuje, skoro resort zdrowia uważa, że można to rozporządzeniem ten temat zamknąć? Chcieliśmy przygotować to w formie ustawy. Tak to też zostało wprowadzone, czyli pigułka Dzień Po została wprowadzona ustawą na receptę. Trudno zakładać, że nie będziemy podejmowali jakichś działań, bo na końcu jest prezydent, który może je zawetować. Tym sposobem to moglibyśmy przez półtora roku czekać do wyborów prezydenckich, że zmieni się być może, a raczej na pewno prezydent, i wtedy będziemy mogli zacząć działać pełną parą. To było jedno z naszych Koalicji Obywatelskiej, między innymi zobowiązań, że przywrócimy dostępność antykoncepcji awaryjnej bez recepty. No i spełniając obietnice, które złożyliśmy swoim wyborczyniom, przygotowaliśmy taką ustawę. Ona zyskała szerokie poparcie w koalicji 15 października, ale też liczyliśmy na to, że pan prezydent wysłucha naszych argumentów. Naprawdę liczyliście na to? Na przykład w sprawie in vitro pan prezydent nie zawetował ustawy, natomiast tutaj postanowił posiłkować się niestety nie głosami ekspertów i nie wysłuchać tego, co mają do powiedzenia na ten temat lekarze. Głos rodziców. No tak, wsłuchał się w głos rodziców, tyle tylko, że to rozumiem, że pan prezydent użył takiego argumentu, że gdyby w tej ustawie było powiedziane, że ta tabletka jest dostępna od 18 roku życia, to on by tę ustawę podpisał. Ja myślę, że to wykorzystał akurat ten argument jako pretekst do tego, żeby tej ustawy nie podpisywać, bo nie sądzę, żeby chciał ją podpisać z tego, co mówi w tej chwili. Czy wsłuchał się w argumenty rodziców? No świetnie, a czy wsłuchał się w argumenty, które mówią o tym, że ciąża u 15- czy 16-letniej dziewczyny jest naprawdę nieszczęściem, jeśli to jest niechciana ciąża. Zazwyczaj ona jest w takim przypadku niechciana. I nie przejmuje się tym, że mamy to, co mamy, czyli mamy wiek zgody w Polsce 15 lat. Dziewczyna może uprawiać seks, może zajść w ciążę, ale do lekarza i może urodzić dziecko i może je samodzielnie wychowywać i podawać temu dziecku lekarstwa. Ale nie może iść samodzielnie do lekarza bez opiekuna i nie może zastosować antykoncepcji. Zasłaniamy się tym, że ona ma jakieś nieprawdopodobne skutki uboczne, ale paracetamol popularny czy syropy na kaszel też mają skutki uboczne i nikt nie zakazuje nastolatkom takich środków kupować. Więc ja uważam, że to był tylko pretekst. No, omijamy pana prezydenta, skoro tak zadecydował. Jak zagłosuje Prawo i Sprawiedliwość w sprawie weta, to jest dość oczywiste, mówię o tej ustawie. A gdyby się pojawiła poprawka mówiąca o tym, że ten wiek uprawniający do nabycia tabletki Dzień Po został podniesiony do 18 roku życia, jak Prawo i Sprawiedliwość by zagłosowało? To dopiero jak będzie taka poprawka, to się nad tym zastanowimy. Natomiast ja oczywiście z weta pana prezydenta się cieszę, bo jako poseł głosowałem przeciwko tej zmianie ustawy Prawo farmaceutyczne. Bo to nie jest tak, jak pani poseł mówi, że nie były też głosy ekspertów, również lekarzy ze środowisk lekarskich, które by nie przedstawiały wątpliwości co do skutków ubocznych stosowania tej pigułki, zwłaszcza dla młodego organizmu, zwłaszcza dla organizmu dziecka. Bo
umówmy się, z punktu widzenia formalnego, ale nie tylko, również można powiedzieć psychicznego i częściowo jeszcze fizycznego, osoby od 15 do 18 roku życia są dziećmi. A tutaj, no tak, ale są dziećmi. No, dzieci zachodzą w ciążę, to się niestety zdarza. I w związku z tym były wątpliwości i ekspertów, i środowisk rodzicielskich. Ja te wątpliwości podzielałem, dlatego... Ale tak jak sam pan poseł stwierdził, 18 lat to jest ten próg, kiedy kończy się dzieciństwo, przynajmniej od strony tej formalno-prawnej. I co wtedy? Można taką dzisiaj tabletkę nabyć? Dzisiaj od 17 roku mamy sytuację taką, że ta tabletka, czy ten farmaceutyk jest dostępny, tylko na receptę, dla wszystkich, ale na receptę, tak? I tutaj próbowało się wprowadzić prawo, że można po nią pójść do apteki bez żadnej recepty i po prostu o nią poprosić jako zwykłą tabletkę od bólu głowy czy czegokolwiek innego, co na receptę nie jest. I tu wiele środowisk uważało, że to jest przesada, że to powinno być jednak pod kontrolą rodziców, zwłaszcza jeśli chodzi o dzieci od 15 do 18 roku życia. Pan odpowiedzi na moje pytanie. 18 lat już nie ma tej kontroli. Rodzice przynajmniej od strony formalno-prawnej, bo wiadomo, że duża część młodzieży... Na razie stanowisko nasze oficjalne jest takie, że ze względu na to, że ten preparat przynosi skutki uboczne, niezależnie również od wieku, wolelibyśmy, żeby był taki stan, jaki jest obecnie, który zresztą chyba został wprowadzony w czasie naszych rządów, że tak, to jest dostępne. To była jedna z pierwszych państwa decyzji. Że to jest dostępne, ale na receptę dla wszystkich. Dlatego, że lekarz powinien sprawdzić, czy temu konkretnemu organizmowi, tej osobie, która chce tego używać, to nie zaszkodzi po prostu. No chcemy, żeby to było utrzymane. Ale chcemy, żeby to było utrzymane niż popularne leki na kaszel. Dlaczego jedynie chcecie państwo receptę mieć leki, które dotyczą płodności i które dotyczą praw reprodukcyjnych kobiet? Pani poseł, ja w ten sposób... Bo ja jeszcze przyjmuję do wiadomości waszą argumentację dotyczącą... 15-letnich dziewczynek, choć się z nią fundamentalnie nie zgadzam. Natomiast tego już kompletnie nie rozumiem. No, bywa też tak, że i osoby powyżej 18 roku życia mają delikatne organizmy i może im coś zaszkodzić. Wolałbym, żeby lekarz to stwierdzał, ale powtarzam, jeżeli by taka poprawka przyszła, tak jak również pan prezydent przez swoich przedstawicieli zapewniał, że on w takim przypadku taką ustawę by poparł, że od 18 roku życia bez recepty, my się nad tym zastanowimy, ale dzisiaj nie znam stanowiska mojego klubu w tej sprawie. Na razie wolelibyśmy, żeby pozostał taki stan prawny, jaki jest obecnie. Panie pośle, do posła Osmalaka się zwracam. Marszałek Hołownia robił wszystko, żeby temat liberalizacji ustawy antyaborcyjnej nie był jednym z głównych tematów wyborów samorządowych czy kampanii samorządowych. Stało się dokładnie odwrotnie w związku z tym przeniesieniem prac nad projektami ustaw na 11 kwietnia, czyli już po tej pierwszej turze głosowań w wyborach samorządowych. Czy pan nie odnosi wrażenia, czy państwo nie odnosicie wrażenia, że zarówno wrzucenie na agendę tych projektów ustaw liberalizujących aborcję, jak i uchwalenie tej ustawy to jest taka delikatne albo nawet niedelikatne grillowanie trzeciej drogi przez Koalicję Obywatelską? Panie redaktorze, no nie da się ukryć, że w tej naszej koalicji mamy do czynienia z czterema różnymi tworami, z czterema różnymi ugrupowaniami i każde z ugrupowań ma jakieś swoje przekonania, ma jakieś swoje priorytety i każde z ugrupowań walczy o to i pracuje nad tym, żeby ono rosło w siłę i żeby ono się budowało. Ja jestem przekonany o tym i nie mam co do tego żadnych wątpliwości, że pan marszałek Szymon Hołownia robił właśnie wszystko po to, żeby kwestia aborcji nie stała się tematem wiodącym w kampanii samorządowej, dlatego że w kampanii samorządowej tematami wiodącymi powinny być remonty szkół, budowanie przedszkoli, miejsca w żłobkach, remonty ulic, chodników, oświetlenie ulic i tak dalej, i tak dalej. Czyli wszystko. Ale to są tematy, które są tematami blisko ludzi, blisko samorządowców, a teraz musimy pamiętać o tym, że jednak rozmawiamy o tematach samorządowych, nie rozmawiamy o
w tym kontekście, w kontekście 7 kwietnia, kiedy mamy wybory samorządowe, właśnie o tym powinniśmy rozmawiać, o tych rzeczach, które dotyczą naszych przedszkoli, szkół, naszych dzieci, naszych rodzin, w miejscach, w gminach, w których mieszkamy. Faktycznie ta misja, którą wziął na swoje barki pan marszałek Szymon Hołownia, związana z tym, żeby tą debatę odsunąć w czasie, ona była bardzo trudna, dlatego że wiedzieliśmy, że ugrupowanie na przykład Lewica będą robiły wszystko, żeby jednak temat aborcji był obecny w debacie publicznej, dlatego że my często mieliśmy takie przekonanie, że to jest w zasadzie jedyny taki nośny temat, o którym Lewica jest w stanie mówić i na którym Lewica jest w stanie się budować, bo po prostu nie bardzo widzą możliwość rozmawiania o czymkolwiek innym w kontekście wyborów samorządowych. Natomiast idąc jeszcze krok dalej, ja jestem przekonany o tym, że pan marszałek Szymon Hołownia, gdyby wprowadził wcześniej te projekty, o których tak bardzo domagała się Lewica i projekt Koalicji Obywatelskiej, który również był złożony troszeczkę przed naszym projektem, to niestety biorąc pod uwagę to, że stety albo niestety biorąc pod uwagę to, że w Sejmie jednak mamy 70% mężczyzn do 30% kobiet i Sejm jednak jest bardziej konserwatywny niż społeczeństwo, bo wszystkie badania, wszystko pokazuje nam, że społeczeństwo mamy bardziej liberalne, a Sejm mamy bardziej konserwatywny. Jestem raczej przekonany, że w ogóle po tych 30 latach, blisko 30 latach, nie doszłoby w Sejmie prawie że do żadnej debaty. To znaczy projekty zostałyby wprowadzone, w pierwszym czytaniu zostałyby odrzucone i w ogóle nie doszłoby do żadnej konkretnej debaty, do żadnych konkretnych rozmów, do żadnych konkretnych prac w komisjach. Panie pośle, pozwolę sobie zauważyć, że za tych kilka dni skład Sejmu się nie zmieni w stosunku do tego, co było miesiąc temu. On będzie tak samo konserwatywny i liczba kobiet w stosunku do liczby mężczyzn będzie taka sama. Tak, ale i zmieni się jeden ważny szczegół. Zmieni się to, że zostaną wprowadzone 4 projekty naraz i że my w rozmowach kuluarowych, o których myślę, że każdy świetnie zdaje sobie sprawę, że takie rozmowy kuluarowe się odbywają. Zresztą pan marszałek Szymon Hołownia mówił na ten temat, że rozmawia z liderami innych ugrupowań, które wchodzą w skład rządu. Mamy nadzieję, że dojdzie właśnie do tego, że liderzy ugrupowań, które tworzą koalicję 15 października, dogadają się w ten sposób, że przegłosują wszystkie 4 projekty i mam nadzieję, że te wszystkie 4 projekty trafią do pracy w komisji i że będziemy mogli nareszcie po tych 28, jeżeli dobrze pamiętam, latach debatować właśnie na temat aborcji. Co finalnie stanie się z tą ustawą, z którą z tych ustaw, jakby teraz absolutnie nie chciałbym wyrokować, ale chodzi nam o to, żebyśmy w ogóle doprowadzili do debaty, żebyśmy w ogóle doprowadzili do sytuacji, w której zaczniemy na ten temat rozmawiać. 28 lat nie działo się nic. Pan marszałek Szymon Hołownia staje teraz na głowie, żeby w końcu do tej debaty doszło. Owszem, płaci za to swoim wizerunkiem, dlatego że tak jak pan redaktor w pewnym momencie powiedział, jest grillowany z tego powodu. Tak, jest grillowany z tego powodu i my o tym wiemy i pan marszałek o tym wie. Ale uważamy, że jakby należy się to obywatelom Polski, należy się to przede wszystkim Polkom i po prostu płacimy cenę za to, że te projekty związane z liberalizacją aborcji wejdą pod obrady Sejmu. Pani poseł, a Lewica to jeszcze jest w koalicji w ogóle? Bo ja mam wrażenie, że może nie chcę mówić każdy, ale duża część pomysłów i projektów rzucanych przez Donalda Tuska albo ministrów z Koalicji Obywatelskiej jest negowana. Składka zdrowotna, CPK, popieranie Rafała Trzaskowskiego w Warszawie, stosunek do Izraela i tak dalej, jakby cały szereg rzeczy Lewica kontestuje. Lewica jest w koalicji, ale też pamiętajmy, że część klubu Lewicy, ta część, którą stanowią członkini i członkowie partii Razem, nie jest w rządzie. I od początku też te osoby mówiły, że będą się przyglądały pracom rządu i jeżeli będą popierały te pomysły... składki zdrowotnej tak, wypowiadali się ci politycy, czy ci posłowie i posłanki Lewicy, którzy nie są z Razem. Takie są uroki demokracji, takie są uroki koalicji. Nikt z nas nie ukrywał, też idąc do wyborów, że nasze ugrupowania mają na różne sprawy różne poglądy. Pogodziliśmy się co do spraw fundamentalnych,
i zawiązaliśmy koalicję, utworzyliśmy wspólny rząd, ale te różnice zdań będą występowały i to jest zupełnie naturalne. I to, że trwają dyskusje pomiędzy ugrupowaniami, gdyby ich nie było, no to właściwie wszyscy byśmy mogli być jedną wielką i tą samą partią i słuchać jednego premiera i wykonywać tylko polecenia i głosować tak jak nam każą. Natomiast no, tę koalicję stanowi kilka, nawet więcej niż 4 ugrupowania, no bo też pamiętajmy, że Lewica również składa się z różnych ugrupowań. Koalicja Obywatelska, no to jest i Platforma Obywatelska, i Nowoczesna, i Inicjatywa Polska, i Zieloni, i też osoby, które nie należą do żadnej... 10 partii, ja to kiedyś policzyłem. Które nie należą do żadnej partii. No ale też, tak jak mówię, no mamy różnorodny Sejm, mamy różnice zdań, to nie jest nic nadzwyczajnego. To nie oznacza, że koalicja się zaraz rozwiąże, albo że te różnice zdań sprawią, że nie będziemy w stanie ze sobą współpracować. No to jest zupełnie naturalne i taka różnica zdań, no między innymi temat aborcji również bardzo nas różni. To co mówi Lewica i to, co mówi Koalicja Obywatelska, bo tutaj nasze głosy są zbieżne, a to, co mówią przedstawicielki i przedstawiciele Trzeciej Drogi, no gdzieś musimy się spotkać, ale też pamiętajmy, że w samej Trzeciej Drodze szczególnie posłanki Polski 2050 jasno deklarują, choć niektórzy posłowie Szymona Hołowni również, że będą głosowali za projektami dotyczącymi legalnej aborcji. Ja trochę nie kupuję tej argumentacji mojego przedmówcy, że nie można było tych projektów wprowadzić, bo co by było, gdyby one trafiły do kosza? No ale kto by zagłosował za wysłaniem ich do kosza? No ugrupowanie, znaczy Trzecia Droga, tak? Bo Lewica i Koalicja argumentowały jasno i przedstawiały swoje stanowisko, że zagłosują za skierowaniem tych projektów do komisji. Więc jeżeli marszałek Hołownia martwił się o to, że te projekty nie będą, nie zyskają poparcia, no to martwił się chyba o swój klub, bo nasze mówią jasno, że będą głosowały za skierowaniem tych projektów do komisji. 1 kwietnia wyszło rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczące, upraszczam, likwidacji obowiązkowych prac domowych w szkołach podstawowych. Ja zacytuję posła Mularczyka. Rząd Tuska stwierdził, że Polacy są zbyt wykształceni. Człowiek wykształcony jest często ambitny, nie chce jeździć na szparagi do Bauerów i stawia wymagania. A tak być nie może, dlatego pogarszają edukację i dziś zlikwidowali prace domowe. Polacy muszą znać swe miejsce. Naprawdę, panie pośle, to jest... Ja jestem ojcem 2 córek i pamiętam te prace domowe, już nie mówię o karmnikach, bo karmników już się teraz nie robi, ale były znacznie bardziej skomplikowane makiety do realizacji przez dzieci i szczególnie w tych klasach 1-3 czy 1-4, gdzie całymi nocami trzeba było siedzieć i robić te... Nie chcę nazwać po imieniu... Panie redaktorze, powiem dosyć twardo. Moim zdaniem kierunek zmian, pomijając już szczegóły, to jest jeden ze szczegółów tego kierunku zmian, czyli rezygnacja z prac domowych, zmierza do tego, żeby szkoły były nie instytucjami edukacyjnymi, które mają czegoś nauczyć, tylko żeby były instytucjami opiekuńczymi. Troszczmy się o te dzieci, które tam czas spędzają, podcierajmy im noski, dbajmy o ich higienę. Pan uważa, że... Ale nie obciążajmy ich za bardzo obowiązkami, koniecznością nauki i tak dalej, bo taka na tym polega dziwne rozumienie nowoczesności i fajnopolactwa. To jest dosyć przyjęty już język w polskim dyskursie politycznym. I jeszcze te 2 dodatkowe rzeczy. Korekta podstaw programowych i korekta lektur szkolnych, tak? Do czego one zmierzają? Proszę się temu uważnie i szczegółowo przyjrzeć. One zmierzają do tego, żeby Polacy się czuli mniej Polakami i żeby Polacy się czuli mniej... Prawda? Tak. I żeby Polacy się czuli mniej chrześcijanami. To jest też kierunek w cudzysłowie nowoczesności w tej szkole, tak? Zaproponowany przez kierownictwo Ministerstwa Edukacji, które zostało oddane przez Donalda Tuska jeszcze bardziej lewicowym politykom niż jest on sam, bo on też jest lewicowym politykiem. Cała Platforma Obywatelska jest lewicową partią, ale mają jeszcze bardziej lewicową partię, jaką jest Lewica. I z najbardziej z lewicowego środowiska Koalicji Obywatelskiej została panią minister edukacji. I to dokładnie w tym kierunku idzie. Opiekuńcza szkoła i pielęgnacyjna, a nie edukacyjna i dobrze by było, żeby się mniej czuli Polakami i mniej chrześcijanami. Panie pośle, to ja zapytam, to taki przykład z życia wzięty. Pamiętam, jak córka w 6 klasie, wtedy był jeszcze ten stary system gimnazjalny, musiała się uczyć definicji autobusu. I tak się zastanawiałem, ja na Litość Boską mam prawo jazdy od kilkudziesięciu lat i nie byłbym w stanie
przedstawić definicję autobusu. Ale panie redaktorze, pojazd mechaniczny i tak dalej, i tak dalej. Po co? Ale po co w podstawach programowych? Panie redaktorze, jak pan się chce bawić w szukanie absurdów szczegółowych w systemie edukacji w Polsce, to możemy się tak pobawić całą noc. Tak i ja jest. Też takie znajdę, tak? Natomiast mi chodzi o generalny kierunek zmian. On jest dokładnie zmierza do tego, co ja przed chwilą powiedziałem. I naprawiajmy szkoły, oczywiście polepszajmy ten system edukacyjny, ale nie rezygnujmy z wymagań od uczniów, bo to jest też ten wiek, w którym się uczysz nie tylko systematycznie pracy, ale też masz poczucie, że musisz jakieś obowiązki wypełnić i tak dalej, a nie tylko, że idziesz, że jest fajnie, miło i przyjemnie. No nie zawsze tak jest. No czasami w tym procesie właśnie edukacji, czasami jest pod górkę. Natomiast tutaj takie puszczanie oka, właśnie pan premier Tusk się chwali przed swoim wnukiem, że zrealizowałem twój program. No jakbyśmy naprawdę zrobili jakiś sondaż wśród uczniów, czy należy się uczyć, albo czy właśnie prace domowe powinny być, czy nie, to 100% by odpowiedziało, że pewnie nie. Ale my, jako osoby... Właśnie by się pan ministrze... Jeśli chodzi o pracę domową. Jeśli chodzi o pracę domową. Ja powiem tak. Ja jako radna, bo byłam wcześniej radną Warszawy, pilotażowo wprowadzałam taki program w Warszawie i zapewniam pana, że nie wpłynął on na pogorszenie wyników edukacyjnych, natomiast całe rodziny, w tym rodzice, którzy byli ankietowani, deklarowali naprawdę zmianę jakości tego czasu, który spędzają ze swoimi ale dziećmi ale też powiedzmy w domu. Sobie szczerze, że i rodzice nie, naprawdę są nie wszystko tych, w szkole, którzy najsilniej protestują tak, przeciwko ale, likwidacji nie, ale prac domowych. Ale Związek Nauczycielstwa Polskiego, mimo że lewicowy, też jest przeciw. Byli też rodzice, którzy obawiali się tego, co się wydarzy, kiedy tych prac domowych nie będzie. Ich uspokoiło to, że wyniki edukacyjne dzieci się nie pogorszyły. I że teraz tak, to, że te prace domowe będą nieobowiązkowe, nie wszystko w szkole musi być pod przymusem, nie wszystko musi być na ocenę. My się przyzwyczailiśmy do tego, że nasza szkoła ma dyscyplinować dzieci i ma je przymuszać. To, że ta praca domowa będzie dobrowolna, a pamiętajmy, że czytanie lektur, przygotowywanie się do lekcji, nauka samodzielna, przygotowywanie się do sprawdzianów w młodszych klasach, ćwiczenia manualne usprawniające rękę, to cały czas będzie. I teraz miejmy trochę zaufania zarówno do naszych nauczycieli i nauczycielek, jak i do uczennic i uczniów, że ciekawa praca domowa na możliwości tego dziecka nie oznacza wcale, że ten młody człowiek czy to dziecko powie od razu, że tego nie będzie robić. Natomiast rzeczywiście zrezygnujmy z absurdów, o których pan redaktor mówił, że całe rodziny nocami odrabiały prace domowe, które nie miały żadnego sensu i nie miały żadnej wartości dodanej i nie polepszały edukacji w żaden sposób. A jeśli chodzi o przeładowanie podstaw programowych, to akurat tu jest pełna zgoda. Nawet minister Czarnek chciał je odchudzić. One są absurdalnie przeładowane wymaganiami szczegółowymi. Ostatnie pytanie do pana posła Osmalaka. Czy pan się zgodzi z panem ministrem Sellinem, że nowa podstawa programowa i zmiany w systemie edukacji, które są wprowadzane przez państwa rząd, prowadzą do tego, że stajemy się coraz mniej Polakami, coraz mniej chrześcijanami? No, może aż tak daleko bym nie poszedł i jakby nie odnosiłbym tych zmian, o których mówimy teraz w kontekście wprowadzania ich przez rząd, nie odnosiłbym ich aż tak bardzo do kwestii religijnych i do kwestii chrześcijaństwa. Natomiast paradoksalnie muszę się zgodzić i z panią poseł, i z panem posłem, dlatego że widzę w wypowiedziach taki jeden wspólny mianownik. To, czego nam najbardziej brakuje, to brakuje nam najbardziej normalności. Ja mam trójkę dzieci, które w tej chwili już cała trójka, syn najstarszy jest w klasie maturalnej, córka i młodszy syn są już też w szkole średniej, więc naprawdę przeszliśmy poza studiami już w zasadzie prawie wszystkie te szczeble edukacji, począwszy od przedszkola przez szkołę podstawową. My już nie załapaliśmy się na gimnazjum, ale też pamiętam niejednokrotnie, kiedy razem z żoną albo żona z jednym dzieckiem, a ja z drugim dzieckiem siadaliśmy do jakichś zadań, które były bardziej skomplikowane, które wymagały wsparcia rodziców itd., itd. Więc ja paradoksalnie skupiłbym się najbardziej na tym, że to, czego brakuje, ja też o tym mówiłem w kontekście Izraela i antysemityzmu. To, czego najbardziej nam brakuje, to brakuje nam normalności, brakuje nam dystansu, brakuje nam tego, żebyśmy zrobili krok w tył. Skończymy tę część programu. Brakuje nam normalności. Zgadzam się absolutnie. Dorota Łoboda, Jarosław Sellin i Łukasz Smalak byli moimi państwa gości. Dziękuję serdecznie. Szanowni państwo, zostańcie z nami. Za chwilę dr Katarzyna Bąkowicz i dr Bartosz Rydliński. Razem z Trzecią Drogą mamy większość parlamentarną jeszcze w tym Sejmie.
już w tym Sejmie. Nie trzeba żadnych nowych wyborów. Wystarczy, żebyśmy się porozumieli. Wystarczy, żeby powiedzieć, zgodnie zresztą z waszym hasłem, dość kłótni, do przodu. I ja mogę tak powiedzieć, dość kłótni, dość tych tematów zastępczych. Jak pigułka dzień po, jak aborcja. To są tematy ideologiczne, które premier waszego rządu uwielbia rozbudzać w społeczeństwie po to, żeby zajmować się właśnie tymi tematami, a nie tematami kluczowymi dla wszystkich Polaków, czyli ceny żywności, ceny energii elektrycznej i ceny w ogóle w naszej gospodarce i konkurencyjność naszej gospodarki. Ale to jest już tak nudne i już tak przewidywalne. Ja już bym bardzo prosił, ja rozumiem, że oni teraz mają trochę mniej pieniędzy, bo się spółki odkleiły, ale zainwestować w jakiś spin doktorów, którzy wreszcie coś nowego by wymyślili. Przecież oni to już mówili przed wyborami, w pół roku. Powtarzali to na każdej konferencji prasowej. Teraz była jakaś przerwa. Już się budziłem, już miałem nadzieję, będzie coś nowego, jakiś nowy gag, jakiś nowy pomysł, a to nie, znowu, że trzecia droga Donalda Tuska i znowu te opowieści. Ja wiem, że to ich strasznie boli, tę niegdyś Zjednoczoną Prawicę, że pojawiło się coś, co jest spoza duopolu, bo oni bardzo chcieli, żeby w Polsce był wyłącznie system dwupartyjny. Trzecia droga się pojawiła, ten system rozbetonowała, natomiast jeżeli Mateusz Morawiecki, powiem to zupełnie wprost, zamierza w jakiś sposób toczyć polityczne zaloty w stronę Platformy, w stronę Trzeciej Drogi, to serdecznie zachęcam do tego, żeby troszeczkę, powiedziałbym, ukreatywnić repertuar, bo ten tekst już słyszeliśmy i on się nie sprawdza. Hubert Biskupski, witam Państwa po krótkiej przerwie i witam serdecznie moich gości, dr Katarzyna Bąkowicz, Uniwersytet SWPS. Dzień dobry. Dzień dobry. I dr Bartosz Rydliński, UKSW. Dzień dobry. Nie zapytam Państwa, kto wygra wybory samorządowe, bo pewnie byłoby to bardzo trudno zdefiniować. Ja wiem. Tak? Ten lepszy wygra. No właśnie, pytanie, kto lepszy, bo o ile do sejmików będzie stosunkowo łatwo określić, kto jest zwycięzcą, o tyle w radach miast, radach powiatów i tak dalej będzie to znacznie trudniejsze. Ale zadam inne pytanie. Jakie znaczenie wyniki tych wyborów samorządowych będą miały dla dalszego trwania Prawa i Sprawiedliwości i obecnej koalicji rządzącej? Czy w ogóle będą miały? No, znaczenie będą miały, bo są wyborami, więc na pewno to znaczenie będzie. Ono będzie o tyle istotne, że to nie są ostatnie wybory w całym tym procesie kampanijnym i procesie wyborczym, więc biorąc pod uwagę, jak kryzysowa sytuacja jest po prawej stronie sceny politycznej, bo to nie chodzi tylko o Prawo i Sprawiedliwość, ale w ogóle o Zjednoczoną Prawicę, i biorąc pod uwagę, w jak takim też dynamicznym momencie jest z kolei koalicja rządząca, to dla obydwu tych stron te wybory będą miały bardzo duże znaczenie, bo one po pierwsze utorują drogę do wyborów europejskich, no po drugie będą też wskaźnikiem, takim pierwszym sygnałem rozliczenia, jak oceniamy rząd i w ogóle sytuację polityczną po tym, co wydarzyło się 15 października. Więc to będzie dosyć ciekawe. To będzie też taki sprawdzian trochę dla nas jako społeczeństwa, bo zobaczymy sobie znowu, jak będzie wyglądała frekwencja. Nie podejrzewam, żeby była taka jak przy wyborach parlamentarnych, ale też zobaczymy, jaki jest poziom zaangażowania i też takiej energii społecznej, jeżeli chodzi o politykę, bo w polityce dzieje się obecnie na tyle dużo, że ona wywołuje jednak ciągle dosyć takie wyraźne emocje, ale z kolei ludzie nie chcą już takiego podgrzewania tych emocji, nawet ze strony mediów, więc robi się bardzo ciekawie. To powiedziałabym, można usiąść i zacząć obserwować, ale na pewno te wybory są ważne. To też widać po kampanii wyborczej, że obydwie strony sceny politycznej walczą. Walczą, ale to nie jest tak intensywna walka jak w kampanii parlamentarnej. Bo ona jest inna. Ona odbywa się nie w świetle kamer i wielkich studiów telewizyjnych, tak jak to było przy okazji parlamentu, ale bardziej odbywa się w tej polityce oddolnej, bo wybory samorządowe są tak naprawdę wyborami najbardziej bliżej ludzi, bo wybieramy ludzi, których znamy, którzy bardzo często mieszkają kilka ulic obok nas. Możemy ich rozliczyć nie tylko z obietnic, ale możemy powiedzieć, no obiecałeś w poprzedniej kadencji, że nie wiem, zbudujesz basen, a na przykład nie zbudowałeś tego basenu, więc jest to prostsze rozliczenie.
zabezpieczenie i ja mam takie wrażenie, że jest trochę inny rodzaj zaangażowania. To znaczy my w tę dużą politykę angażujemy się bardziej ideologicznie, a w politykę samorządową bardziej angażujemy się w taki sposób pragmatyczny, ponieważ to jest taka polityka, która nas bezpośrednio dotyczy, bo dotyczy chodnika, po którym chodzimy. Więc mamy troszeczkę inne wyobrażenie tego, jak ona powinna wyglądać. Dotyczy chodnika, po którym chodzimy, ale i tak rozmawiamy o aborcji. My, przynajmniej ci politycy z pierwszych stron gazet o tym rozmawiają. Co dla PiS-u czy dla Zjednoczonej Prawicy będzie oznaczał wynik, w którym straci on wszystkie poza podkarpackim, być może lubelskim sejmikiem? Pytanie, czy jeszcze nie obroni sejmiku w województwie świętokrzyskim, co jest realne. I jeszcze może mieć wpływ na kształt większości w województwie podlaskim, być może włoskim. Więc, o matko, to pięć już. Nie, dlaczego o tym mówię? Gdyż Donald Tusk... Naprawdę pan wierzy, że... Nie, ja nie mówię, że wierzę, tylko że to pokazują wyliczenia chociażby Marcina Paladego, który śledzi to na poziomie sejmików z poszczególnymi mandatami. Na to będzie miał dużo... czy na ostateczny wynik będzie miał dużo czynników, będzie miał wpływ. Właśnie rzeczona frekwencja, to które grupy będą bardziej zmotywowane, czy chociażby kobiety, które dały zwycięstwo koalicji 15 października, zwyczajnie zostanie w domach, właśnie za sprawą tego, co się dzieje wokół praw kobiet. Więc tutaj tak naprawdę ci najbardziej zmotywowani mogą wygrać. Ale chciałem zwrócić uwagę, że 30 stycznia, kiedy Donald Tusk podziękował Lewicy na konferencji prasowej za wspólny start, mówił, że Koalicja Obywatelska może samodzielnie te wybory wygrać. Może tak być, ale jest to bardzo ryzykowne, gdyż ostatnie badania pokazują, że mniej więcej jest tak na remis obecnie. Wedle różnych pracowni i badań opinii społecznej jest po 30 parę procent, tam 2 punkty procentowe w tą mogą wpływać na to, która partia zwycięży. Oczywiście PiS straci wiele sejmików, na które miał wpływ. Natomiast no, wyobrażam sobie taką sytuację, w której te partie polityczne obwieszczą wspólnie sukces. I Koalicja Obywatelska i Prawo i Sprawiedliwość, że prawda, wygraliśmy. Prawo i Sprawiedliwość powie, że na przykład, że wygraliśmy, bo utrzymaliśmy te parę sejmików. Jasne, tak jak 15 października mogło Prawo i Sprawiedliwość powiedzieć, że wygrało te wybory, no bo wygrało w tym sensie, że uzyskało największą liczbę głosów, ale przegrało, bo straciło władzę. Tak, no ale te wyniki innych partii, mniejszych komitetów będą miały bardzo duże znaczenie, bo i Trzeciej Drogi i ten wynik przypuszczam, że będzie porównywalny z tradycyjnym wynikiem PSL-u, który zawsze ma pewną nadreprezentację w wyborach samorządowych właśnie na poziomie gmin, powiatów, ale to też będzie ciekawe, jak będzie wyglądało czwarte i piąte miejsce, bo jeżeli Lewica spadnie na piąte miejsce i Konfederacja prześcignie Lewicę, no to zakładam, że to pewnie będzie problem dla Włodzimierza Czarzastego i Roberta Biedronia przed kolejnymi wyborami, czy wyborami do Europarlamentu. Czy Donald Tusk nie przelicytował trochę, starając się z tej sceny politycznej zepchnąć Lewicę i w dużym stopniu Trzecią Drogę już teraz? Dzisiaj Kosiniak-Kamysz mówi o tym, że jeżeli Trzecia Droga nie wygra tych wyborów, znaczy w kontekście takim, że nie uzyska dobrego wyniku wyborczego, to koalicja rządząca może zapomnieć o większości sejmików. No myślę, że zawsze lepiej jest siadać do dialogu, aniżeli stosować taką politykę wycinania przeciwnika, mówiąc brutalnie. Nie wiem, dlaczego Donald Tusk podejmuje takie decyzje. Podejrzewam, że no, jest to konsekwencja takiego wodzowskiego konstruktu Platformy Obywatelskiej. Ta niechęć do dzielenia się władzą, ona będzie rzutowała w ogóle też na odbiór społeczny, ponieważ my w ogóle przechodzimy taką społeczną transformację, jeżeli chodzi o zmianę pewnych narracji, ale też dochodzi do głosu pokolenie młodych ludzi, które ma nieco inne oczekiwania niż starsi odbiorcy treści politycznych. Naprawdę? Co było widać po na przykład powodzeniu, czy też chwilowej sławie Szymona Hołowni, jeżeli chodziło o kanał YouTube'owy Sejmu na przykład, tak? Więc widzimy, że to się troszkę zmienia i że potrzeba też, jest taki głód trochę innej narracji politycznej. Pamiętajmy o tym, że praktycznie od 20 lat mamy tych samych aktorów na scenie, tylko oni zmieniają naszywki i przechodzą z ugrupowania do ugrupowania. I jest też zapotrzebowanie na kogoś, kto przyjdzie z czymś nowym, kto przyjdzie, zaproponuje jakieś zupełnie inne rozwiązania. I te wszystkie
ruchy, które obserwujemy, które sobie śledzimy, ruchy społeczne, które przekładają się na politykę, one są konsekwencją, tak? Znaczy to jest system naczyń połączonych, że politycy nie mogą żyć sobie w oderwaniu od tego, jakie są potrzeby społeczne i twierdzić, że my tutaj, prawda, w pięciu panów najlepiej sobie te klocki wszystkie poukładamy, więc nie wiem, dlaczego tak jest. Ja uważam, że i to zresztą pokazuje też historia nie tylko Polski, ale i świata, że jednak kiedy siadamy do stołu i zaczynamy rozmawiać, to wychodzą z tego lepsze rozwiązania dla kraju czy dla danego regionu, aniżeli jeżeli się podzielimy i będziemy sobie przeciwstawni. Natomiast pokazuje to, trzeba pamiętać, że jeżeli ktoś staje się przeciwnikiem politycznym, to sam fakt, że się go tak definiuje, pokazuje, że jest to osoba na tyle mocna, że może stanowić zagrożenie. Więc być może Donald Tusk widzi w swoich dotychczasowych współpracownikach zagrożenie na tyle duże, że postanowi się od nich odsunąć. Czy Donald Tusk rozpoczął już wyścig do Pałacu Prezydenckiego? Bo nie jest tajemnicą, że ma prezydenckie ambicje i że tą podwójną kadencją, zakładając dla niego ten najbardziej optymistyczny scenariusz, czyli 10 latami prezydentury, chciałby zakończyć swoją karierę polityczną. No, ale takie ambicje ma również Rafał Trzaskowski, ma Szymon Hołownia, ma pewnie ktoś z Prawa i Sprawiedliwości i pewnie kandydatka Lewicy. Chyba nie ma polityka, który nie ma takich ambicji na pewnym etapie kariery. Tak, natomiast Rafał Trzaskowski został dość brutalnie zdmuchnięty ze sceny politycznej przez Donalda Tuska, który wrócił na białym koniu z Brukseli i powiedział: Rafał, teraz moje miejsce. I tam prezydent Trzaskowski nawet nie podjął próby walki. Nie, ale to są dwie różne rzeczy. Jeden to jest to, że Rafał Trzaskowski nie ma charakteru wojownika politycznego, który chciałby się zmierzyć z starszym od siebie o wiele premierem Tuskim. A czym, no nie tak wiele znam. A czym innym jest, no to chyba jest prawie 20 lat różnicy między nimi. Tam prawie chyba 15. Natomiast inną jest rzeczą to, że w badaniach opinii społecznej to wciąż Rafał Trzaskowski ma lepsze wyniki popularności, możliwości zwycięstwa niż Donald Tusk. Donald Tusk nie bez powodu nie wystartował jako kandydat ratujący Platformę Obywatelską po kandydaturze Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. Zresztą nawet Donald Tusk to powiedział, że mój start będzie obciążeniem dla Platformy, a nie szansą. W związku z tym, no nie wiem, czy Donald Tusk chciałby naprawdę być takim, no może powiedzieć, mędrcem polskiej polityki, prawda, że tu był trzykrotnie premierem i później prezydentem. Mam wrażenie, że Donald Tusk raczej by optował za pewnym powrotem na arenę międzynarodową, ale na to nie ma dużego wpływu, bo z jednej strony Chadecja wybrała swoją kandydatkę na przyszłą szefową Komisji Europejskiej, czyli obecną liderkę Ursulę von der Leyen. Z drugiej strony, no nie wiem, czy ONZ, czy NATO byłoby dla niego rozwiązanie, chyba nie. NATO jest poza zasięgiem. W związku nie tylko tak. Donalda Tuska, ale i tej części Europy, niestety. I to źle świadczy oczywiście o NATO, skoro, prawda, nie potrafi docenić wpływu na wspólną obronność państw wschodniej flanki NATO. Natomiast Donald Tusk, gdyby wystartował w wyborach prezydenckich i by je przegrał, no to wtedy będzie miał już zawsze taką łatkę przegrywającego wybory prezydenckie, bo już raz startował i przegrał z Lechem Kaczyńskim. Pytanie, czy Donald Tusk nie jest za bardzo, tak jak pan doktor powiedział, nie jest za bardzo obciążony politycznie, to znaczy, bo z czego wynika to, że Rafał Trzaskowski jest widziany nieco lepiej, no między innymi z tego, że nie ma żadnych obciążeń politycznych. Rafał Trzaskowski nie kojarzy się z niczym, a Donaldowi Tuskowi jesteśmy w stanie, tak w cudzysłowie, wypominać różne rzeczy. Proszę zauważyć, że mamy nawet w języku codziennym mamy takie hasło jak wina Tuska, tak? Jak chcemy sobie coś zrzucić winę, to mówimy, to jest wina Tuska. Więc pytanie, czy to obciążenie nie będzie jakimś hamulcowym w przypadku wyścigu o prezydenturę. I pytanie też, czy, bo to, że politycy mają ambicje polityczne, to jest jedno, ale pytanie, czy ta prezydentura to jest rzeczywiście szczyt tych ambicji, bo być może to było kiedyś, jeszcze w latach 80. czy 90. faktycznie, natomiast w tej chwili, biorąc pod uwagę, że funkcjonujemy w strukturach Unii Europejskiej i ta Unia Europejska daje bardzo dużo ciekawych perspektyw, jeżeli chodzi o rozwój polityczny, czyli o taki rozwój zawodowy dla polityków, no to można mierzyć znacznie wyżej niż tylko do prezydentury. Co się stanie ze Zjednoczoną Prawicą? Czy ona się rozpadnie po tych wyborach albo po następnych wyborach, bo w czerwcu mamy kolejne wybory? Czy może się rozpadnie dopiero wtedy, kiedy
zapadnie decyzja o tym, kto ma być kandydatem PiS-u na prezydenta. Słyszymy o tym, że Mateusz Morawiecki z prezydentem mają tworzyć jakąś partię, być może Suwerenna Polska zostanie wyekspediowana ze Zjednoczonej Prawicy. Widzi pan taki scenariusz, czy jednak w obliczu ataku zewnętrznego, bo tak to jest postrzegane, tak, wróg u bram, tym wrogiem jest, są w tej chwili wszystkie trzyliterowe instytucje, prokuratura, wymiar sprawiedliwości i tak dalej, zjednoczy się Zjednoczona Prawica i będzie chciała przetrwać w takim kształcie, jaki jest. Już o sprawy ministrów Kamińskiego i Wąsika, a teraz o sprawą wejścia do domu Zbigniewa Ziobro, możemy powiedzieć, że następuje totalna konsolidacja Prawa i Sprawiedliwości. No, po drugie, jednak chyba dobry występ dla Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego przed Komisją Sejmową. Przecież tam ta siła charyzmatu dla Prawa i Sprawiedliwości była jasno widoczna. Ja bym powiedział, że to był fatalny występ przewodniczącej tejże komisji. I innych członków. To nie jest tak, że ona ma jedną odpowiedzialność. Przypominam, że w tej komisji jest dużo posłów, którzy, jak to powiedział poseł Trela, mogliby zglebować Jarosława Kaczyńskiego. No jakoś nie zglebował. To raczej można powiedzieć to Tomaszem Trelą, to Jarosław Kaczyński zglebował tą komisję. Jarosław Kaczyński pokazał, że póki co jest tym spoiwem Prawa i Sprawiedliwości, a oczywiście te prawybory prezydenckie będą czekać PiS. Ale chciałem zwrócić uwagę, że Jarosław Kaczyński przecież już od dłuższego czasu nie pełni funkcji, można powiedzieć, głównej, jeżeli chodzi o politykę wykonawczą Prawa i Sprawiedliwości. Nie był kandydatem na prezydenta, był dwukrotnie Andrzej Duda, dwukrotnie on wygrał. Nie był kandydatem na premiera dwukrotnie, była Beata Szydło i Mateusz Morawiecki i oni wygrali te wybory. Jarosław Kaczyński od lat jest już, można powiedzieć, w takiej sytuacji, w której to on jest trochę na tym tylnym siedzeniu i przypuszczam, że on również ze swoimi najbliższymi współpracownikami będzie chciał wskazać ewentualnie kandydatkę bądź kandydata w wyborach prezydenckich, którzy, jeżeli odrobią lekcję, w tych wyborach prezydenckich mogą zwyczajnie namieszać. Ta konsolidacja, o której wspomniał pan doktor, wokół Kamińskiego i Wąsika, no, odbiła się czkawką, mówiąc delikatnie, Prawu i Sprawiedliwości, bo po pierwsze sondaże były jednoznaczne, Polacy nie uważają obu tych panów za więźniów politycznych. Po drugie, wewnątrz PiS-u było czuć i słychać olbrzymie niezadowolenie z tego, że wzięto w obronę sprawy, której nie da się obronić i dostają oni wszyscy pozostali rykoszetem. Czy pani doktor wierzy w to, że taki front obrony, front jedności zostanie zbudowany wokół Zbigniewa Ziobry, który wzbudza jeszcze większe emocje, negatywne? No to jest trudne pytanie, bo na pewno osób, które chciałyby się połasić na to stanowisko, nawet jeżeli ono nie jest jakoś nazwane, jakoś określone, tak jak pan doktor powiedział, które obecnie pełni Jarosław Kaczyński, ale on jest takim spiritus mowę z całej tej Zjednoczonej Prawicy. Cały czas jest szefem partii, prezesem partii. To tak, no to jest, widać, że to jest jakaś jego idea fix, w której inni są tylko narzędziami do realizacji tej idei. No i pytanie, czy Zbigniew Ziobro będzie miał taki rodzaj charyzmy, który będzie w stanie zgromadzić dookoła siebie ludzi, bo jeżeli możemy gromadzić dookoła siebie ludzi albo przez przekaz pozytywny, albo przez przekaz negatywny. I pytanie, czy ten przekaz negatywny, który płynie od Zbigniewa Ziobry, będzie na tyle wystarczający, że pojawią się jego wyznawcy, bo pamiętajmy, że w Polsce mamy charakterystykę partii wodzowskich, to znaczy jest wódz, jest jego taka pierwsza... A widzi pani w ogóle w tej Zjednoczonej Prawicy kogoś o tak silnej charyzmie, który byłby w stanie pociągnąć tę partię czy tę formację do zwycięstwa? Właśnie pytanie, czy my go możemy zobaczyć, czy ta osoba, jeżeli nawet jest, to czy miała okazję pokazać tę swoją sprawczość, czy też siła rażenia Jarosława Kaczyńskiego była na tyle mocna, że nie można było się wychylać. I teraz, jeżeli Jarosław Kaczyński odsunie się nieco w cień, to pytanie, czy nagle na światło dzienne nie wyjdzie właśnie czy Zbigniew Ziobro, czy Mateusz Morawiecki? No właśnie, Mateusza Morawieckiego mogliśmy poznać, bo był ponad 6 lat premierem. Mogliśmy poznać Przemysława Czarnka, który w szeregach Prawa i Sprawiedliwości wzbudza olbrzymi entuzjazm. Mogliśmy poznać Mariusza Błaszczaka, który również ma podobno prezydenckie ambicje. No i teraz pytanie, która... No i Beata Szydło oczywiście zostaje.
Tak, no i pytanie, która z tych osób będzie na tyle silna, żeby w ogóle przejąć stery. Pytanie, czy przejęcie sterów jest możliwe, czy raczej Prawo i Sprawiedliwość, gdyby się rozpadło, to podzieli się na kilka mniejszych formacji, czyli tak naprawdę przejdzie w jakąś taką hybrydalną formę, bo wiemy też, że są niesnaski pomiędzy poszczególnymi tymi subpartiami w ramach Delikatnie Zjednoczonej pani to nazywa. Prawicy. Staram się być dyplomatyczna. No i teraz pytanie, czy jakbyśmy sobie jak mamy tych klocków 5, to czy nie możemy sobie tego poukładać w wersji 2 plus 2 plus 1 na przykład, tak? I co by nam z tego wyszło? Także myślę, że to nie będzie takie bardzo jednoznaczne, to znaczy, że to nie będzie tak, że zostanie taki kształt Zjednoczonej Prawicy, jaki jest, zmieni się tylko szefostwo, bo moim zdaniem to jest niemożliwe. Raczej powstaną z tego jakieś inne twory, czyli będzie jakieś wzajemne porozumienie poszczególnych osób. Jeżeli w stosunku do pani doktor pozwolę się nie zgodzić w jednej podstawowej kwestii. A może być tak, że Prawo i Sprawiedliwość jednak odrobiło lekcję polskiej prawicy z lat 90., że wie, że podział dla prawicy jest zabójczy. Plus jednak zasoby finansowe Prawa i Sprawiedliwości są tak potężne, jeżeli chodzi o subwencje, że bez Prawa i Sprawiedliwości jakby żadna forma konkurencji się nie mogła udać i się nie udawała w przyszłości. Polska jest najważniejsza, była jakaś taka formacja, którą tworzyli separatyści z Pawłem Kowalem na czele dzisiaj w Koalicji Obywatelskiej. Zbigniew Ziobro jest w relacjach, czy jego partia jest w relacjach feudalnych względem Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast potrafię sobie wyobrazić taką sytuację, w której Prawo i Sprawiedliwość zrobi trochę strategię z 2015 roku, że trochę wszystkich zaszachuje i zrobi coś, co jest niestandardowe. Mianowicie, że w wyborach prezydenckich wystawi kogoś, kto jest nieoczywisty, w sensie, że nie jest to żadna osoba, o którą pan redaktor się wspomniał, że będzie to albo Kacper Płażyński, albo Małgorzata Wasserman, albo Marek Magierowski, kiedy... Albo Pan Bocheński. Dokładnie, ale w sensie, ale i Małgorzata Wasserman, i Kacper Płażyński mają coraz lepsze wyniki w swoich okręgach wyborczych, są młodzi, a jednak to taka... Panie doktorze, pan mówi poważnie o Kacprze Płażyńskim? Tak. Czy w 2015 roku, kiedy pan redaktor usłyszał, że kandydatem na urząd prezydenta ze strony Prawa i Sprawiedliwości jest Andrzej Duda, pan wiedział, jaki jest jego taki background polityczny? Nie, to było zaskoczenie dla wielu. A potrafię sobie wyobrazić taką sytuację, że jest osoba, która może nie ma siły charyzmatu jak Jarosław Kaczyński, ale reprezentuje pewien mit Prawa i Sprawiedliwości. Mit... człowieka, jaki który, mit reprezentuje który, Kacper Płażyński? Nie Kacper Płażyński. Chciałem powiedzieć o kimś, kto mógłby przejąć stery władzy po Jarosławie Kaczyńskim. Osobę, która reprezentuje mit Prawa i Sprawiedliwości, który jest niejednokrotnie powtarzany. Że od niego zaczęło się dwukrotne zwycięstwo, czy szereg zwycięstw w 2015 roku. Współpracownik nieżyjącego profesora Lecha Kaczyńskiego i że Andrzej Duda po prezydenturze jednak będzie chciał się zaangażować w taką typową partyjną politykę. Jaką ma przyszłość Andrzej Duda po prezydenturze? Prezydent Duda jest trochę jak pani doktor, ja pracownikiem naukowo-dydaktycznym. Teoretycznie po prezydenturze powinien pojechać na UJ, pójść do kadry i powiedzieć: dzień dobry, doktor Andrzej Duda, jestem adiunktem na tej uczelni, poproszę o przedział pensum. To oczywiście, właśnie, pani doktor, pewnie ciężko sobie potrafi wyobrazić. Dlatego Andrzej Duda zastanawia się nad swoim życiem politycznym i on może być tym symbolem, który spaja Prawo i Sprawiedliwość jako symbol sukcesu tej formacji, po prostu. Znaczy tutaj z kolei ja się nie zgodzę, bo rzeczywiście moglibyśmy mówić o pewnym kontinuum Prawa i Sprawiedliwości, gdybyśmy mieli zachowane wszystkie zmienne, które do tych sukcesów doprowadzały. A podstawową zmienną, która nam totalnie wszystko deformuje, jest kondycja Jarosława Kaczyńskiego, która już nawet na poziomie fizycznym, ale też na poziomie intelektualnym czy ideologicznym nie jest taka sama, jak była. A druga rzecz, że świat dookoła się zmienił. To znaczy my mieliśmy jakiś status quo w ostatniej dekadzie, ale obecnie, znowu wrócę do tego, do głosu zaczynają dochodzić młodzi ludzie i też chociażby ta mobilizacja przed wyborami 15 października była czymś absolutnie bezprecedensowym w polskiej rzeczywistości. Nam się nigdy nie chciało tak zaangażować w kwestię obywatelskości jak obecnie, tak? Więc wydaje mi się, że taka powtórka literalna nie jest możliwa, natomiast absolutnie zgodzę się z tym, że najprawdopodobniej PiS wystawi kandydata nieoczywistego, ponieważ zrobił to już wielokrotnie i za każdym razem robił to z sukcesem. To jest właśnie to, byłby to wtedy ten brak obciążenia negatywnego, politycznego, które ma Donald Tusk, który wzbudza bardzo dużo pozytywnych emocji, jako ten jeździec na białym koniu, który wrócił uzdrowić Polskę i wyciągnąć ją ze szponów PiSu, ale też ma bardzo dużo obciążeń i ma bardzo dużo też takiego negatywnego PR. To jeszcze wrócę do wyborów samorządowych, których pierwsza odsłona już w tę niedzielę. To chyba pani doktor powiedziała, że to będzie takie trochę sprawdzam dla koalicji rządzącej. Czy rzeczywiście to będzie takie trochę sprawdzam? Czy mieliśmy niedawno, obchodziliśmy,
czy rząd obchodził 100 dni swojego rządu i oczywiście było podsumowanie tych 100 konkretów, w zależności jak je liczyć, to bez względu na to, jak liczymy. Od 7 do 14,5. Ja wyliczyłem 9, ale na pewno nie ma ani 100, ani 90, ani nawet powyżej 50. Czy to nie jest jeszcze cały czas ten miesiąc miodowy i to, o czym pani doktor mówiła, czyli ta bardzo wysoka frekwencja, to silne zaangażowanie społeczne i to oczekiwanie, że PiS zostanie odsunięty od władzy, powoduje, że wyborcy dają nowej koalicji olbrzymi mandat zaufania i tak samo jak nie będą rozliczać za niezrealizowane 100 obietnic, tak samo nie będzie można powiedzieć, że tego 7 kwietnia jest taki moment rozliczenia nowego rządu i nowej koalicji. Tym bardziej, że ta koalicja idzie silnie rozproszona do tych wyborów. Chyba za wcześnie, żeby mówić, czy to jest podsumowanie. Pamiętajmy, że mamy dwa aspekty. Mamy tą politykę centralną, krajową i mamy politykę gminno-powiatową, gdzie będą koalicje zawiązywane tak egzotyczne jak koalicje między Koalicją Obywatelską a Prawem i Sprawiedliwością w wielu gminach. Tak, przykład taka koalicja rządzi się w Toruniu. No więc będą koalicje trzeciej drogi z Prawem i Sprawiedliwością. Były nawet przecież 5 lat temu, 5,5 roku temu przecież koalicja Prawa i Sprawiedliwości i SLD, prawda, w powiecie konieńskim, prawda, co było w ogóle skandalem dla wielu. Więc natomiast za wcześnie chyba wyrokować, czy to będzie koniec miesiąca miodowego, ale ten miesiąc miodowy to już dawno temu skończył Szymon Hołownia i Władysław Kosiniak-Kamysz, mówiąc, że pod pretekstem dyskusji o składce zdrowotnej oni są w stanie na szali postawić sprawę większości rządowej. A jeżeli składka zdrowotna... Pytanie, czy rzeczywiście byliby w stanie postawić. Nie wiem, czy Platforma Obywatelska trochę tego nie podłapała, bo mam wrażenie, że zapowiedź zmiany składki zdrowotnej, która defaworyzuje pracowników, a faworyzuje osoby na jedną osobę działalności gospodarczej, może zostać przegłosowane przez Koalicję Obywatelskiej, Trzeciej Drogi i Konfederacji. I wtedy, panie redaktorze, szanowni państwo, zobaczymy, jak zareagują inni koalicjanci, czyli Nowa Lewica na to wszystko. No wiadomo, jak Lewica zareaguje. Lewica była zaskoczona tym projektem. Ten projekt nie był konsultowany, żadne międzyresortowe konsultacje, no chyba, że między resortem zdrowia i finansów, bo oboje ministrów z tych resortów wystąpiło, ale tutaj w sukurs zawsze może przyjść Konfederacja, która już zapowiedziała, że poprze ten projekt, bo każde odciążenie podatkowe dla przedsiębiorców jest fajnym rozwiązaniem, ale zwrócił pan uwagę na to, że Koalicja Obywatelska przejęła projekt trzeciej drogi i zaprezentowała niejako swój. Co z Szymonem Hołownią? Był gwiazdą i ta jego gwiazda zaczyna powoli blaknąć. No, Szymon Hołownia ma kilka bardzo charakterystycznych cech. Medialnie jest człowiekiem nie do pokonania przez innych polityków, ponieważ jest człowiekiem z mediów. A tak jak pan wie, media uczą bardzo wielu konkretnych zachowań, między innymi podatności, znaczy radzenia sobie ze stresem, umiejętności zachowywania się w bardzo trudnych, nieprzewidywalnych sytuacjach komunikacyjnych itd., itd. Natomiast to, czego Szymonowi Hołowni brakuje, to jest dojrzałość polityczna i nie można jej zdobyć ani w 100 dni, ani w, prawda, miesiąc bardziej czy mniej miodowy, bo do tego potrzeba lat i do tego potrzeba trochę pokory i też dużo doświadczenia. Pytanie, to jest też normalne, że zawsze jeżeli mamy coś, na co przychodzi jakaś moda, jest jakiś trend, to tak jak ten trend szybko idzie do góry, tak on musi spaść. Pytanie, czy on spadnie znowu do poziomu takiego, jak był przed wyborami, czy może utrzyma się na jakiejś stałej, którą już Szymon Hołownia będzie mógł się wizerunkowo zaopiekować. Bardzo wielkim takim, wielką taką kością niezgody i też tym, co rzutuje na wizerunek Szymona Hołowni, jest kwestia aborcji. No bo to jest taka, to jest palący problem nie tylko dla niego, ale on dosyć radykalnie się w tej sprawie wypowiada i osoby, które nawet być może liczyły, że będą mogły na niego zagłosować w wyborach prezydenckich, teraz mówią, że kwestia aborcji no, powoduje, że jednak to już my wolimy kogoś, nie wiem, bardziej ogranego, nawet jeżeli nie jesteśmy z niego bardzo zadowoleni, ale niech to nie będzie Szymon Hołownia, bo on nas znowu cofnie do średniowiecza. Więc przed Szymonem Hołownią jest szereg
szereg bardzo poważnych decyzji politycznych i też takich, które będą rzutować na jego wizerunek. I pytanie, co on z tym zrobi? Na co się zdecyduje? Czy będzie mógł zrezygnować i czy będzie chciał zrezygnować z części swojego takiego garnituru etycznego i moralnego i przejdzie na stronę liberalizacji aborcji? Co mu wtedy da więcej punktów, jeżeli chodzi o wyścig prezydencki? Czy będzie się tego trzymał, próbując zasilać to środowisko bardziej konserwatywne? Bo pamiętajmy, że Polska jest mocno konserwatywna, szczególnie Polska małych miasteczek i wsi, bo tam musimy posłuchać, co mówią ambony. I to jest też, to jest bardzo ważna składowa takiej narracji społecznej, w jakiej żyjemy. I pan doktor na koniec. Szymon Hołownia ma świadomość, że 8 milionów wyborczyń i wyborców Prawa i Sprawiedliwości nie zniknie i że on by chciał bardzo ich przejąć. Przejąć ich w wyborach prezydenckich, gdyż wierzy w to, że on wejdzie do drugiej tury. I tutaj mówimy o tych wyborcach Prawa i Sprawiedliwości. Tak, właśnie, więc jeżeli wtedy wyborca i wyborczyni Prawa i Sprawiedliwości będzie miała do wyboru kandydata Platformy Obywatelskiej i Szymona Hołownię, to może z niechęcią, może ze zgrzytem zębów, ale jednak na Szymona Hołownię zagłosuje właśnie za sprawą tego, że w sprawach, można powiedzieć, praw człowieka, nie by nazwali to światopoglądem, reprezentuje no, dość konserwatywne stanowisko, ale reprezentuje konsekwentnie. Jego pojawienie się na Marszu Kobiet było naprawdę okazjonalne. Gdyby człowiek posłuchał, co on mówi na tych marszach, to on był na tym marszu przez kobietami, mówi, no a w zasadzie to mam bardziej radykalne poglądy na temat przerywania ciąży, prawda, i w zasadzie to należy to podejść pod referendum. No zobaczymy, która strategia będzie dla niego bardziej opłacalna. Czy jednak reprezentowanie swoich wyborców i wyborczyń, które mają bardziej liberalne poglądy, czy jednak próba zawalczenia ryzykowną wyborców Prawa i Sprawiedliwości? Pożyjemy, zobaczymy. Doktor Katarzyna Bąkowicz i doktor Bartosz Rydliński byli moimi państwa gośćmi. Szanowni państwo, w dzisiejszej sądzie zapytaliśmy, czy Izrael powinien zapłacić za śmierć polskiego wolontariusza. 92% osób biorących w niej udział powiedziało, że tak, 8, że nie. Ja serdecznie dziękuję za dzisiejszy wieczór i zapraszam tradycyjnie jutro na godzinę 18 w imieniu Kamila Szewczyka. Dobranoc. To koniec tej transmisji, ale nie koniec najwyższej jakości publicystyki i informacji. Zasubskrybuj nasz kanał, żeby być na bieżąco. Bądź z nami już jutro rano. Sedno sprawy, Ekspres Biedrzyckiej, raport i Wieczorny Ekspres. Dociekliwe pytania i ostre komentarze. Zawsze na żywo. Czekamy na Ciebie.